Na tablicy pojawiły się zamówienia od głodnych klientów. Jednak dostawa nie dotarła do was na czas i nie jesteście w stanie przygotować burgerów. Nie mając większego wyboru, musicie wyruszyć w miasto, zebrać wymagane składniki i zrealizować otrzymane przez klientów zamówienia. Jednak czy to przyniesie smaczną zabawę? Hejka wszystkim, z tej strony, Mario z tawerny, a dzisiaj z dla was grę planszową pod tytułem w pełnym składzie. Zapraszam. Grę do recenzji pożyczył mi mój drogi przyjaciel Radosław, za co serdecznie mu dziękuję. Zacznijmy od szybkiego przygotowania gry i omówienia zasad. Po rozłożeniu planszy na stole podzielcie kafelki zamówień według wielkości, potasujcie i połóżcie zakryte. Następnie należy przygotować żetony składników. Tyle, ile zostanie wykorzystane w grze zależy od liczby graczy. Jeśli gracie w dwie osoby, to przygotujcie 13 żetonów z każdego koloru. Jeśli w trzy osoby, to 16 żetonów, a przy czwórce to wszystkie 19 żetonów. Każdego koloru. Musicie je teraz podzielić na trzy zakryte, mniej więcej równe stosy. Z racji ich liczby stosy nigdy nie będą równe. Przykładowo, dla czterech graczy przygotujcie jeden stos z siedmioma żetonami, a pozostałe z sześcioma. Po podziale należy umieścić stosy na planszy w kwadratach z odpowiednim kolorem. To tyle, jeśli chodzi o plansze. Pora na przygotowanie samych graczy. Każdy z grających otrzymuje planszetkę ze znacznikiem energii oraz z wybranym pionkiem. Każdy z graczy otrzymuje również dwa startowe zamówienia. Jeden z dwoma składnikami do zrobienia i jeden z trzema. Ważne również, by wasze zamówienia były widoczne dla innych graczy. A jak umieszczamy nasze pionki na planszy? Zamiast decydować, gdzie je położymy, to bierzemy pionek gracza po naszej prawej stronie i kładziemy w wybranym przez nas miejscu. Tam będzie zaczynać przeciwnik. I to wszystko. Rozgrywkę zaczyna osoba, która ostatnio była w McDonaldzie. I jak coś, to zamówienie do domu się nie liczy. Podczas gry będziemy zużywać energię, by wykonać akcję. Zaczynamy z siedmioma punktami energii, które odnawiają się z każdą naszą turą. Dostępnych akcji jest cztery. Pierwszą z nich jest zwykły ruch. Zużywając jedną energię, przemieszczamy się o jeden kwadrat na planszy. Żeby się przemieścić z jednej strefy do drugiej, muszą być one połączone drogą. Drugą akcją jest podniesienie składnika. Zużywając dwa punkty energii, możemy podnieść składnik z obszaru, na którym stoimy. Kładziemy go wtedy do naszego ekwipunku na planszetce. Tutaj są dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, jeśli składnik damy na kłódkę, to sprawiamy, że nikt nie może nam go zabrać poprzez użycie akcji wymiany, którą wyjaśnię za chwilę. Po drugie, jeśli będziemy mieli wszystkie 7 miejsc zajęte i będziemy chcieli podnieść nowy zasób, to musimy zamienić składniki miejscami. Nowy kładziemy u nas, a stary umieszczamy w miejscu, na którym aktualnie siedzimy. Trzecią akcją jest realizacja zamówienia. Jeśli mamy wszystkie składniki do zrealizowania jakiegoś zamówienia, to możemy użyć tej akcji, jeśli stoimy na polu, na którym znajduje się McDonald's. Wtedy wydajemy 3 punkty energii i kładziemy składniki na kafelku zamówienia. W grze występują tak zwane jokery, czyli dowolne składniki. Możemy je uzyskać albo poprzez wylosowanie ze stosu żetonu z logiem McDonalda, albo jeśli mamy dwa takie same składniki z tym samym kolorem. Kiedy uda ci się zrealizować swoje pierwsze zamówienie, nieważne czy z dwoma czy z trzema składnikami, to otrzymujesz od razu nowe z czterema składnikami do zrobienia. Potem jeśli uda ci się wykonać kolejne zamówienie, otrzymasz kafelek z pięcioma składnikami. Gra skończy się w momencie, kiedy ktoś wykona wszystkie cztery zamówienia. Taka osoba wygrywa. Ale jest jeszcze jedna akcja dostępna w grze akcja wymiany. Jeśli stoimy na tym samym polu co inny gracz, to wydając jeden punkt energii, możemy zabrać jeden z jego składników, ale w zamian musimy mu oddać coś z naszego ekwipunku. Sami wybieramy co. Każdą z wymienionych akcji możemy wykonać dowolną ilość razy, jeśli energia nam na to pozwala. I to wszystko. Jak sami widzicie, zasady są naprawdę banalne i w mojej ocenie, to bardzo dobrze. Umówmy się, jest to gra podpięta bezpośrednio pod sieciówkę, a zdobycie jej wymagało wydania 7000 punktów, które zdobywa się poprzez zamówienia w restauracji i zaskanowanie aplikacji. Aby zyskać taką ilość punktów, trzeba było wydać około 700 zł, a jeśli ktoś przykładowo codziennie kupuje tam chociażby kawę, to te punkty uzbiera. Więc gra bardziej była skierowana do klientów restauracji niż zagorzałych planszówkowiczów, i mnóstwo z nich mogło mieć dzięki niej styczność z czymś więcej niż Monopoli, więc gra musiała być prosta i to jak najbardziej jej się udało, co nie oznacza, że trochę myślenia nie wymaga. Sprawne zarządzanie energią oraz przemyślane wymiany z przeciwnikami są kluczowe do wygrania. Fakt, występuje tutaj element losowy w postaci żetonów, czy samych zamówień, ale da się to ogrywać odpowiednią strategią. Kluczowa jest właśnie wymiana, ten element wpływania nie tylko na swój ekwipunek, ale też na składniki przeciwników. Jokery również często potrafią uratować sytuację, więc ową losowość bym się bardzo nie przejmował. Naprawdę, co do samej rozgrywki, nie mam co się czepiać, bo nie mam czego. Przyjemna, do pogłówkowania, familijna, czytaj, licznik przekleń zwiększony o 10 dla przeciętnego człowieka, ale przede wszystkim z pomysłem i dobrym efektem. Dla przykładu pokażę wam konkurenta, tutaj karty z karcianki od KFC, które są niczym innym jak prostą wariacją dobla, ale z małą ilością kart i wykonane dość przeciętnie. Chociaż oddam KFC, że to można było kupić wraz z zamówieniem, i wychodziło za to około 20 zł, a nie 700. Ale tak jak do rozgrywki maczka przyczepić się nie mogę, tak troszkę ponarzekam na wykonanie. Po pierwsze, plansza jest w teorii ładna, ale brakowało mi w niej jakiegoś polotu, czegoś charakterystycznego, są niby te elementy McDonald'owe, ale nie ma tu niczego budującego klimat zbierania tych składników po mieście. Natomiast planszetkę muszę pochwalić, jest solidna, poziomy energii mają odpowiednie ścianki, by kostka się nie przesuwała, a dodatkowo znajdują się na Informacje o możliwych akcjach. Ale największy problem mam do tego, że do zestawu, w którym jest 95 żetonów, nie został dodany żaden woreczek strunowy. Ja wiem, że takie coś łatwo zdobyć, ale czy naprawdę to taki problem wrzucić to od razu do gry? Zwłaszcza jeśli ktoś dopiero zaczyna i nie będzie posiadał zapasowych woreczków. Powiem szczerze, do gry podchodziłem z lekkim przymrużeniem oka, ale po zobaczeniu nazwiska doświadczonego autora planszówek Wojciecha Rzadka oraz po zagraniu stwierdzam, że gra jak najbardziej nie jest powodem do żartu. Może tylko fakt jej pozyskania jest niedorzeczny, ale już na różnych aukcjach widziałem, że jest dostępna za około 150 zł, więc jak komuś zależy, to tam odsyłam. Ode mnie w pełnym składzie otrzymuję ocenę 8,5 na 10. Plaszówka spełnia swoją rolę jako prosta gra familijna i wiadomo, nie jest niczym odkrywczym, ale dla początkujących rozgrywka będzie jak najbardziej satysfakcjonująca. Może nawet i dla zaawansowanych, którzy będą potrzebowali przerwy od większych tytułów. I tyle ode mnie. Nie. Dziękuję pięknie Mateuszowi, Maji i Gosi za wspólną grę. Dziękuję jeszcze raz Radziowi za udostępnienie mi gry. Gdyby nie wy, ten materiał by nie powstał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górze, subskrypcji i podzielenia się opinią w komentarzu. Zapraszamy również na naszą stronę internetową ostatniatawerna.pl pełnej fantastycznych treści. Trzymajcie się ciepło, hej!